dzisiaj mogły zapoznać się z kolorowym światem chemii, chemii naturalnej, bo malowały farbkami pochodzenia naturalnego, a właściwie malowały proszkiem do pieczenia, octem, kwaskiem cytrynowym, solą kuchenną po czystych kartkach, a następnie spryskaliśmy to wszystko wywarem z czerwonej kapusty, żeby uzyskać właśnie oto takie kolorowe, ciekawe barwy. Wspaniałego! Ojojoj! Co to było? Sikamy. Cały zielony obrazek, no, kochani. I tak na przykład kwasek cytrynowy, bądź też kwas octowy, czyli popularny ocet, barwi nam tutaj na różowo, troszkę intensywniej, czasami troszkę mniej. Mydło, soda oczyszczona, czy też proszek do prania, czy do pieczenia barwi na taki zielony kolor. Sól kuchenna barwi na jasno-żółty. Natomiast niektóre troszkę takie pośrednie też związki pomiędzy właściwościami kwasowymi i zasadowymi dają kolor fioletowy. Na początku postanowił, że może wybierze się na miejscowe lotnisko i wypożyczy balon i wyleci gdzieś z dalekiej z wyspy, wsiadł do środka. Chciał go. Bo balon musi się sam nadmuchać, tak? Jest coś? Lód. Chemia. Chemia. Lód. Nie, to jest jakaś woda. To widzę, jak ja to. To puszczę kolor, słuchajcie. Ona też. Już. No i oczywiście z malarzem. Może ty malujesz? O. Już. Dzieci mówiły czarę, ale myślę, że nie, że kiedyś, jak wybiorą na przykład studia o profilu przyrodniczym, myślę, że poznają dokładnie tajniki i sekrety tych czarów. Chemia pomoże ci odzyskać kolory. A teraz pokażę wam, co zobaczył Kawolo. Właściwie to taki trochę pomarańcz, co? Tak. Taki grejpfrutowy, nie? Prawda. I coś tutaj? Brązowy. Wino. Oczywiście nie zapomniał o najmłodszych. Dla najmłodszych mleko. No i nie zapomniał też o oranżatce. O kawa oranżatce? Słuchajcie, wszyscy się świetnie bawili do rana. A teraz mi powiecie, czemu warto pić mleko? Bo jest zdrowe i wzmacnia kości. No słuchajcie, profesjonalna odpowiedź.